Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie z tej strony Xizer i teraz w kolejnym odcinku, moi drodzy, z Fasmofobii na trybie obłędu, a dzisiaj gra w Ton Farmhouse. No dlaczego by nie, możemy sobie zagrać właśnie tam faremkę, ktoś też pisał wczoraj w komentarzu właśnie, że może jakieś wiejskie domki, także mówię, a nagram dzisiaj wiejski domek. W ogóle, moi drodzy, dziękuję za wczorajszy odcinek, jeżeli ludziu takie miłe przyjęcie, bo naprawdę bardzo ładne zrobił viewsy i w ogóle lajki, jest to number one, jeżeli chodzi o ten w ogóle miesiąc. Także naprawdę wow, jestem wdzięczny wam, moi drodzy, dziękuję bardzo. I nowe subskrypcje, moi drodzy, ponieważ są takie: Pioks, dziękuję bardzo za subskrypcję, Dawid, dziękuję bardzo, Ruby, dziękuję bardzo za subskrypcję, Faberko, także dziękuję, Azazangel, dziękuję, kurczę, Soul Hacker, Igorek, dziękuję bardzo także za suba, kurczę, Korek, dziękuję bardzo, Xbumdi, dziękuję bardzo, Sino, Pagzi, Alter, Gyros, ITP, ITB, Kacper, kurczę, Kubiks, jeszcze tutaj Kuba. Także dziękuję wszystkim, moi drodzy, za subskrypcję. Dziękuję, że dołączyliście do naszego cudownego grona. No i co? Jak ktoś się ze wczorajszym odcinkiem jeszcze, moi mili, nie zapoznał, to polecam, ponieważ naprawdę gierka była przednia. Nie będę spoilerował, żeby nikt tutaj, wiecie, tutaj może jakby chciał oglądać, żeby już wiedział, o co się dzieje i w ogóle tam na tym odcinku. Także sami to sprawdźcie. No i co? Lecimy, moi mili. Christopher Douglas. Kadzidełko, oczyścić obszar, zdjęcie, psychika. Okej, okay, duable. No, także pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli ten odcinek się wam tak spodobał, pamiętajcie o tym lajkańcie właśnie. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że zostawiacie te lajkańce, subskrypcje, jeżeli jeszcze nie macie właśnie, moi mili. No i komentarzu, ale to tylko i wyłącznie, jeżeli chcecie. Nie, tutaj nie zmuszam, bo komentarze, moi mili, komentarze tam nie są must have'em. Ja jestem też takim ogólnie, że tak powiem, oglądaczem YouTube'a, który niezbyt zostawia komentarze, no bo co ja mam pisać w komentarzu? Mogę napisać ci jedynie, wow, ale fajny odcinek nagrałeś, kolego, albo nie wiem, wiecie, o co chodzi. To czasami ci po prostu ciężko z komentarzem, bo nie wie, co się napisać, także ja to kompletnie rozumiem, jakby. Dobra, szukamy bezpieczników, o kurde. Halo? Nie wiem, gdzie kolega to rzucał, a tam w głównym tym, jakby. Tutaj Pownera nie ma, okej. Okay, kolega włączył radio. Bo ja to bym chciał ogólnie rzecz biorąc, najpierw znaleźć, kurczę, bezpieczniki, po ciemku chodzić w tej mapie, to jest suicide mission. I oczywiście, że są one na samym szczycie, że tak powiem, no niefortunnie troszkę. No, kolejny raz, moi drodzy, tłumaczę, dlaczego jestem w szlafroku, żeby nie było, bo nowe suby ciągle dochodzą, także tłumaczę, że... A, nadzwyczajnie na świecie po prostu, ogólnie rzecz biorąc, mam drugie zmiany i... Wstaję i automatycznie wam nagrywam materiał, także po prostu jestem w szlafroczku, tak, bo wstaję, ubieram się w szlafroczek i automatycznie nagrywam wam fazę, ponieważ chcę, żebyście mieli, chociaż mieli jakikolwiek content, wiecie, na ten właśnie dany dzień. Dobra, światło on, ale psycha naprawdę trochę zleciała, także niefortunnie. Teraz trzeba jeszcze znaleźć Pownera, moi drodzy, co jest kolejną tutaj rzeczą, która, wiecie, nie jest taka hop-siup raczej. Nie jest taka hop-siup. No dobra. Jak powiem wam, że czuję się ostatnio niewyspany. Wczoraj na przykład był zapierdziel w robocie, było naprawdę sporo roboty. Nie dało się w ogóle nawet chwili odsapnąć, że tak powiem. Naprawdę był dym ogólnie. Był dym, no ale czasami jest spokojnie, czasami, kurczę, mniej spokojnie, no. Bonerka, bardzo miło. No dobra, dobra, moi drodzy. To jest gdzieś w tym miejscu ogólnie. Te radio, a tutaj jest te radio, okej. Okay. Hello, Ghosty, are you here? Can you do something? Dobra, nie będę tutaj się go na razie pytał o nic, po prostu wrzucił itemy. Tutaj rzucał trzema itemami i to on się rzucał. Włączył radio, rzucił puszkę i rzucił, kurczę, szklaną tutaj butelkę, także... Weźmy sobie od razu pilsy. A już cztery pilsy? Jak ja kocham grać w tym trybie trudności, moi drodzy. Weźmy tak, na początek krucyfiksa, ponieważ trochę się zykam jednak. I dwie księgi, wiecie, tak początkowo rozstawmy mu te książki, ponieważ te książki nie mają za dużego range'a, a też nie mam pieniędzy, żeby właśnie zamgradować na level 2. Także, no. Daj mi powiedzmy, że tutaj obszar taki tutaj, gdzie jest ten właśnie radyjko, te, tak tutaj może iść. A drugi tak może tutaj w range'u, tak bardziej tutaj, co? No i krucyfiks w jakim range'u? No to jest bardzo dobre pytanie, no. Myślę, że tak tutaj może. O, iś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, chodźmy po termometr, bo też nie jestem w 100% przekonany, że on jest akurat w tym danym miejscu. Także no.
Także no. W ogóle, moi drodzy, będzie w sobotę stream, ale to z Mortal Kombat ogólnie. Będziemy sobie inwazję kontynuować. Także jak ktoś będzie w ogóle zainteresowany Mortalem, to zapraszam serdecznie ogólnie rzecz biorąc. Godzina 18 tym razem. O 18 Mortalek będzie, także jak ktoś chce, to wbijajta. Troszkę sobie pogierczymy. Kurczę. Także wiecie o co to mamy. Oho, Kartus dzwoni, moi drodzy. Okay, mogę zrobić swoją fotę, bo dlaczego by nie? Raczej jeszcze się nie skończył ten event. Tak, jest, dobrze. Dobra, tylko tak, czy to jest ten pokój w takim razie bardziej? Tutaj tak, no tak, to jest tutaj bardziej freezing ogólnie mamy, dobra. Rozłóżmy sól od razu w takim razie, wiecie? Tutaj gdzieś. Skoro koleżka tutaj raczej jest, to spoko. Tutaj IMF sobie rzućmy w takim razie. Dobra, czyli księgi musimy jednak tutaj sobie wziąć i przełożyć. Okej, dude. Can you step in a salt? Tutaj jest prostszy w miarę ręcz, że tak powiem chyba. No się taki, no wiecie, acceptable. To możemy dać po prostu po drugiej stronie tutaj tak jakby i wiecie, i w sumie nice. No fajnie jakby ten ręcz był taki, no tutaj jest ten pieprzony stół, co on trochę przeszkadza. Mogę postawić na stół przecież w razie co nawet. Ale dam po prostu po tej stronie, wiecie, żeby było taki o. Okej, na razie, okej, stepnął sól, czy jest to UV? Okej, mamy, moi drodzy, odciski, się ultrafiolet, okej. To jest jako kroki, dobra, to też będzie jako kroki, okej, dobra. Czyli mamy, moi drodzy, nasze informacje to jest ultrafiolet, spoko, mimik, no to okej, to możemy sprawdzić sobie elegancko mimo sztora nawet. W sposób kamera. Zobaczyć jak latają orby, no to, well, wiemy, że to jest mimik, nie? Ponieważ jedyny dowód tutaj to jest UV. A mimik swoje orby ma pasywnie, nie jako dowód. Pamiętajmy o tym, jest to jeden z najłatwiejszych duchów na takim poziomie trudności, także spoko. Tylko ja naprawdę sobie bym chciał z chęcią poparmić ogólnie foty, jeżeli chodzi o stópki. Wiem, że tutaj dałem sól, moi drodzy, ogólnie, w większej ilości. W razie co będziemy robić zdjęcie soli, także na chillku ogólnie rzecz biorąc, ale zdjęcie, kurcze, kroków jest more valuable. Tego co mi się wydaje, valuable. Także gituwa, dobra, co my tutaj mamy? Zgaśmy to i w sumie sprawdźmy sobie w międzyczasie. Ale chyba tutaj powiem wam, że nie widzę Orbixonów. Nie wiem, że one po czasie czasami potrafią się teraz bić ogólnie rzecz biorąc, ale chyba wątpię, że tym razem to się stanie. No raczej nie, raczej myślę, że śmiało sobie możemy póki co mimika, no i to przede wszystkim wykreślić już. Ten też pan, ponieważ potrzebny jest, jak to się nazywa, forsowany ten. Forsowany freezing, tym samym już ultrafiolet, więc jest to niemożliwe najzwyczajniej na świecie. Tylko jeden krok w ogóle, naprawdę? Słyszałem wiele więcej tych kroków, ale dobra. Can you step one more salt, please? Come on, don't be like that. No dobra. Side questy nie są takie ciężkie, więc spokuwa. Spokuwa. Teraz tutaj kamerę odłożyłem, dobra, bo on stepnął, ja wiecie, od razu się, o Boże, muszę zdjęcie zrobić. Ale raczej ewidentnie nie jest to... Okej. O, dobra, kolejne stepy. Masz lupat i drapię drzwi ogólnie rzecz biorąc, ale... Wyciszę się i się wydrę. Okej, moi drodzy, wpuśćcie ten dziwny odgłos. Czekajcie, ja wypuszczę kota tylko raz, dwa. Wybaczcie, moi drodzy, jestem w ogóle... Dziwny odgłos był podczas tego, jak on się zrespił w ogóle. Słyszeliście jakieś dziwne jakieś... The fuck? Co to było? Weird shit ogólnie. Naprawdę, what the hell? Akurat, kurczę, widzicie. Prosiłem tutaj domowników, proszę, pilnujcie. Słuchajcie, jak kot chce wyjść, to wypuśćcie kota. I akurat, jak był taki event, to kot drapał i chciałem, kurde, się zdezorientowałem. No widzicie? Kot tam strollował, moi drodzy, troszkę. Dobra, teraz tak, co ja chciałem wziąć? Chciałem wziąć smażę już. No tylko w sumie podsmażę, bo psychika to wiadomo, psychika to w czasie tam nam minie, to się zleci. No i też mamy ogólnie
możliwość fantoma, nie? Bo się boję o zdjęcie ducha, bo chciałem perfekta zrobić taką ogólnie, tak. Byłoby miło. O, chyba zmienił lokację, moi drodzy. A nie, okej, okay. Załapało, okej, okay. Spoko, spoko. Dajmy krucyfiksa też właśnie tutaj, tak myślę, że tutaj. No tak, 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 może tutaj możemy go rzucić tak tutaj, a ten drugi, bo tutaj chyba drugiego nie przestawiłem jeszcze właśnie. Dobra. Okej. Okay. Iś. Dobrze, jest wpyte w sumie. Okej, okej, okay. Mamy, mamy smacza w razie W. Zdjąć tam parę brakuje. Hello? Brakuje, brakuje. Christopher Douglas, can you show yourself? Jakby zrobił jakiś event takie in front of our face, nie? Tutaj na moim mordzie, że tak powiem, tak wprost. To bym się nie bał zrobić zdjęcia, nie? Takie easy ogólnie. Byśmy zobaczyli, że jest zdjęcie ducha, a nie ma go na zdjęciu, że tak powiem. Jest niewidoczny, no to byśmy wiedzieli, że phantom immediately, nie? Jean Obeik. Okno w okno chyba, czy nie? Tak jest, okej. Okay. Możemy sprawdzać też, czy Obake, ponieważ wiecie, Obeik ma 6 paluszków ogólnie rzecz biorąc. Wiem, że to jest rare ogólnie, że tak powiem. Bo jest rare dość. Nie jest tak odsiupnie. Hello, Christopher, can you give me a sign? No tutaj ładny ten odcisk, o kolejny odcisk dał, spoko. Dziękuję, Christopherku. No i to ostatnie zdjęcie, wiecie co, nie wiem, czy kisić rzeczywiście. By się przydało niby, nie? No, nie wiem, gdzie jest hajs po to głównie, to jest minus duży. Christopher, can you show yourself, please? No tak, Jean może to być, dlatego że jeszcze ani razu nie zostały zgaszone bezpieczniki. Więc póki co jest to bardzo ogólnie możliwe, nie? Bo no, zazwyczaj duchy gaszą nam te bezpieczniory jednak. Okej, okay, ja powiem wam tak, pójdźmy sobie może po smacze szybko. Bo jednak więcej tych smaczów warto mieć, bo one nie są za mocne ogólnie. Smacze levelu pierwszego nie są jakoś mega niesamowitym smaczem. Dlatego myślę, że warto mieć się trochę tutaj zebrane. Przy okazji jeszcze parabiotyk w razie W, jakby mi się tutaj, wiecie, udało zrobić fotę. A nie byłby to phantom. Może akurat by się screamnął, nie? By mi screamnął. Can you speak to me? Okej, okay, zgasił bezpieczniki, okej, okay. Nie jest to Jean. Spoko, akurat a propos, kurczę, tutaj gadania o Jeanie. Moi drodzy, wiemy, że to Jean już nie jest. Okej, okay, tylko gdzie ja teraz rzuciłem aparat tutaj? Dobra, tutaj możemy sobie tak światłość zrobić w miarę taki sposób. Dobra. Puka znowu, sprawdźmy, czy nie ma... Ja tym razem puknę tutaj? Nie, what the fuck? Słyszeliście ten odgłos, kurczę? Było puknięcie ogólnie w szybę, ale nie ma żadnego tego. Znowu puknął w szybę. Które ty pukasz, kolego? Bro, what the fuck, man? Imagine, że od tej strony by było. To by było dość zabawne, jakbym widział tutaj od tej strony to. No, interesujące, nie powiem, że puka tutaj w okno, ale nie widać UV-ki. Tak jest dziwne troszkę. Hello? Christopher, can you show yourself, please? No, światłość tak nie jest zła ogólnie tutaj. Wy macie jaśnie na tą OBS-ie troszkę. Christopher Douglas, come on, show yourself. Mamy tylko 3 piki w sumie, nie? Obeik. Obeik byśmy musieli patrzeć go, czy zmienia formę. Okej, okay. Nie jest to phantom. Ten odgłos w ogóle, co oni dodali jakiś... The fuck, co to są za odgłosy? Ja nie wiem, ja nigdy nie miałem takiego czegoś, jak mieliśmy eventy. To jest naprawdę dziwne ogólnie. What the fuck, man? Okej, okay, więc albo Obeik. Albo, moi drodzy, Banshee, więc to czas się przekonać, nie? Dobrze, że zdjęcie ducha udało się 3-gwiazdkowe, na szczęście. Hello, are you here? Can you scream for me, please? Just a little scream, don't be like that. Okej, to nie był scream, ewidentnie. Obejk, no obejk, kurczę. Can you move some door, or can you knock at the window again, please? Moglibyśmy dosłownie zrobić to bez hand, tylko musiałby, wiecie... Chyba dotknął. Okej, okay, no nie ma 6 paluchów niestety. Kurczę.
Też ciągle 5. Hello, Christopher, can you scream for me? Christopher Douglas, are you here? No dobra. Jak będzie hunt, to my jedną... Tak, czy nasza psycha jeszcze nie jest na 25%. Spoko. Spoko, spoko. Okej, okay, smash sticka tutaj mamy, nie? Mamy dwa smash sticki we kół w rasie, co? Nie wiem, ile ogólnie staków ma ta świeczka, co ja gadam. Te właśnie zapałki gówniane. Tutaj nic nie dotyka. Hello, Christopher, can you do something? A można te pójść po nowe, ale tylko raz zużyliśmy te zapałki. Okej, okay, no zwykłe syczenie, no. Coraz bardziej mam przekonanie, że to jest obejk, ale no wiecie, no jakby... To, że on sobie nie robi swojej special ability, na którą ma nie za dużo procent szans, to nas akurat nie dziwi, nie? Come on, knock at the window or something? Can you open some door? Can you move some door? Can you knock at the window, Christopher? Okej. Okay. Na razie spokój. Też tak nie chcę trochę do tego mikrofonu raz na jakiś czas, tylko nie? Ciągle tylko te odgłosy. Oho, tam gdzieś rzucił. Hello, are you here? Muszę tak przemyśleć w stronę kuchni bardziej? Nie, no niby nie. Freezing ciągle tutaj bardziej jest. Can you move some door? Come on. Do it. Jak tam psycha? Ciągle nie mamy 25. Christopher. Can you knock at the window or move some doors? Come on. Don't be like that. Don't make me beg. No na razie tak stypowo, powiem wam. Ale co innego mamy do roboty jak no czekanie na screama albo hunta po prostu na zwyczajnie na świecie, nie? Nic poza tym. Nic poza tym, moi drodzy. Plus nie wiem, gdzie jest hidespot. Ale chyba jest w szafkach na górze, tak mi się wydaje, więc... W razie co tam właśnie pójdziemy. Hello, Christopher? No tu jest ciągle freezing, tylko tak kolega się troszkę dezaktywował, trochę mam wrażenie. Psycha ciągle na 25, mi się ponad. Rzuca gdzieś, ale gdzie? Chyba nie wiem, czy nie na górze gdzieś, koledzy moi, kochani widzowie. Gówno widzę tutaj trochę, wiecie? Gówno widzę. Tak, tutaj skoczyła temperatura już. Zmienił lokację, well. Trochę unfortunately. Hello, Mr. Douglas, are you here? Tak, są tu hotspoty w razie w... Dobra, git. No to zapalę sobie światło przy okazji, nie? Skoro tak, no to... I guess. Większa wizja w razie co na obejka, to spoko tutaj. Będziemy musieli przykuć uwagę w razie w... Hello, can you give me a sign? Gdzie on rzuca tym? Tutaj czy w kuchni? Tutaj, okej. Okay. Możemy nie dawać ogólnie, jeżeli chodzi o ten, o... O krucyfiksę tam, bo w sumie bardziej zależy na tym, żeby teraz schantował dosłownie. Więc spoko. I to sobie rzućmy tutaj, tutaj ma się tak drzwi tak średnio do dotykania, tutaj ma, nie? Dobra, parabiotyk. Hello Christopher, you changed the location, yeah? Very interesting, must say. Can you scream for me, please? Gdzie to jest? Zgaszę sobie może światło tutaj. Żeby siedzieć całkiem... To jest to hunt. I odgłosy śmieszne. Okej, jest to, moi drodzy, obejk. Nie wiem, czy te odgłosy są przez to, że mamy ogólnie kamerę na głowie.
Wydaje mi się, że tak. Idzie tu. Okej, mamy to, moi drodzy. Ale powiem, że nigdy takiej interakcji ogólnie nie słyszałem, nie? Z tymi odgłosami, takimi, kurczę, zakłóceń ogólnie na głowie. Myślę, że przez to, że mamy ogólnie ubrane właśnie tą kamerę wideo na głowę. No bo kurczę, ale jest to interesujące, jest to fajny. A, jeszcze psychika. Jest to fajny, kurczę, mały design, ale naprawdę jest spoko, nie? Okej, psycha, moi drodzy, no fajnie jakby siadła szybko. Mamy jednego smacza, czy dwa? Jednego. A drugi gdzie? Bo były dwa smacze chyba, nie? Dobra, jeden chyba nam wystarczy, nie? W razie co? Kurczę. Bo nie chcę tam wracać za cholerę, nie? Możemy jedynie pójść tam dać krucyfiksa w razie W. Żeby koledze może jakoś lekko trochę tego, wiecie, hunta z... O, dziękuję kolego, właśnie tym eventem dałeś mi możliwość zrobienia Perfect Investigator i stąd spierdzielamy. Ogólnie nie wiem, czy widzieliście, ale zmienił się z rzeźnika na tą laskę taką. Także bardzo fajnie. Smacze oddają jednak, jak wiecie, jak jest obek, to trzeba, kurczę, te smacze kastować i patrzeć się kolega co robi. Także kolejny, moi drodzy, mamy pasce. Jeżeli chodzi o Perfect Investigator z takimi itemami, także bardzo jestem zadowolony i bardzo fajna gra osobiście dzisiaj uważam. Całkiem przyzwoita. Rzekłbym, także nice, także naprawdę nice. Domek tutaj wyszedł, obejk, moi drodzy. Aparat 2, mój Boże. Tylko będę musiał oczywiście go zakupić, bo wiadomo, pieniążki takie trochę ciężkie do zdobywania. Także ja dziękuję was, moi drodzy, za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że overall wam się spodobało, bo był całkiem naprawdę niezły. No i co, pamiętajcie o tym lajku, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie macie, komentarz tylko jeżeli chcecie. No i co, widzimy się w jutrzejszym materiale. Z was, moi drodzy, trzymajcie się, do następnego i pa, pa.